z nami Grzegorz Proksa, po fajnej walce Damiana Jonaka, ale chciałbym o czymś innym porozmawiać. Cofamy się tydzień do tyłu. Canelo, Golovkin. Powiem tak, różne są opinie. Według mnie pierwszą walkę wygrał Golovkin, w drugiej widziałem remis, no ale ciężko wygrywa się z gwiazdą pay-per-view. No oczywiście, no i kimś takim jak Canelo, który przyciąga miliony widzów przed ekrany i miliony dolarów dochodu, także to bardziej bym patrzył z tej perspektywy. Dla mnie pierwszą walkę zdecydowanie wygrał Golovkin. Ja już brałem pod poprawkę nazwisko Alvareza. A drugą, no, była bliżej remisu z pewnością, aczkolwiek ja minimalnie widziałem dalej wygraną Golovkina. Wiesz co, ja też tak wypunktowałem 114-114, z tym, że jedną taką rundę równą ciągnąłem już w stronę Canelo właśnie, tak, żeby, no, żeby punktować tak jak w Las Vegas. Nie, no 115-113 ja miałem, zaraz świeżo po i gdzieś spuściłem wiadomość, zresztą chyba nie tylko ja tak punktowałem, czy my tak nie punktowaliśmy, tylko no, gdzieś tam większość z światowych pięściarzy, czy też ekspertów. Dobra, biorę Ciebie na ten wywiad, nie bez powodu. Dawid Lemie mówi, owszem, Canelo robi postępy, ale to już nie jest ten sam Golovkin. I teraz nie, chciałem Cię spytać Ciebie. Oczywiście, że tak. No widać, że wiek go dopadł, już nie jest tak agresywny, kiedy czuje, że podłączy rywal, czy też jest blisko. Nie był tak aktywny kombinacjami. Gdzieś akurat w tej walce znacznie mniej wierzył w siłę jednego ciosu. Bardziej pracował jabem, aby gdzieś tam próbować zastopować kombinację, bo szybkością wydaje mi się, że Canelo był szybszy w tym pojedynku. I widać, że ten wiek już na pewno nie będzie lepszy Golovkin już, jeśli miałoby dojść do trzeciej walki. Na 100% nie. I tutaj zdecydowanie no, faworytem wydaje się być Canelo, który mimo wszystko, mimo że ty mówię, że przegrał, to zademonstrował się znakomicie. I właśnie stąd moje pytanie, bo to tak to na pierwszy rzut oka wygląda, że Golovkin lekko schodzi w dół. Ale czy to nie jest tak, że Canelo ogromny postęp zrobił, bo... To idzie tak samo. Wiesz, to idzie tak samo. Drogę Golovkin w dół, Canelo cały czas do góry. Ja myślę, że też zbudowała go w jakimś stopniu pierwsza walka. Pierwsza walka zrobiła z niego naprawdę światową gwiazdę, jako że ten, który się przeciwstawił, który przyjął mocny cios od Golovkina, który się nie przewrócił, który oddał, potrafił oddać bardzo mocno. I myślę, że to go tak zbudowało, pozwoliło mu wierzyć. Wiadomo, później ta wpadka dopingowa wcale nie osłabiła jego gdzieś tam mentalności, na siłę chciał udowodnić i udowodnił, aczkolwiek dla mnie nie wygrał. Właśnie też powiedziałeś o tym jabie. W pierwszej walce Golovkin poszedł jak czołg na przełamanie, a tutaj niektórzy mu zarzucali, że stracił ten lewy prost. Nawet Ted Atlas mówił, że on nie rozumie, dlaczego on tym lewym nie boksował. Tu Golovkin kapitalny jab. Fajną rzecz ktoś napisał, że boks umiera, bo lewego prostego się już nie punktuje. Ale ten lewy prosty, nastawił się ten lewy prosty i według mnie to też funkcjonowało, tylko trochę inny boks Golovkina. Czy to nie jest tak, że Golovkin trochę przekombinował, że on w Las Vegas musiał powtórzyć to, co było w pierwszej walce? Z pewnością tak. Z pewnością masz rację w tym stwierdzeniu. Tylko że zwróćmy uwagę też, co zrobił Canelo. Wydawało się, że będzie bardziej agresywny na górę. On był bardziej agresywny na tułów. I tak naprawdę ciosy Canelo widać było, że robiły wrażenie na Golovkinie, bo widać było, jak bronił się. Bronił się praktycznie całym skrętem, odsłaniając górę. I myślę, że to tak naprawdę był klucz do tego, że zrobił to największe wrażenie na sędziach, jak reaguje Golovkin na ciosy na korpus Canelo. I dlatego wygrał. Te dwie ostatnie rundy dałem Golovkinowi, ale Golovkin też już widać, że spuchł chyba bardziej, bo nawet jak bardzo często trafił, to szybko robił clinch, żeby Canelo mu nie odpowiedział. Tak, no było coś takiego, natomiast tą końcówkę też chyba punktowałem dwie rundy dla Golovkina, ale mimo wszystko no, na twarz też w jakimś stopniu pokazuje, nie? Kto jak odczuł skutki, jakie były skutki tego pojedynku, zarówno dla Canelo, który praktycznie tam miał jakieś delikatne obcierki, no a jednak Golovkin no, plus rozcięcie, tak? Natomiast Golovkin no, był trochę porozbijany, jeszcze go takiego nie widziałem, tak? To przeważnie jego rywale tak wyglądali, ze mną na czole, nie? Namawiałem Wilczewskiego 4 lata na powrót. I wraca. I teraz pytanie, bo ciebie tak już z półtora roku też namawiają ludzie. Myślisz o tym czasami? Wiesz, jestem w gymie, tak? Co widać zresztą, ale gdzieś tam bardziej... Tak bardziej pod zapaśnika teraz wychodzisz. Tak, bardziej gdzieś tam siłowo tylko i wyłącznie zrobię oczywiście tam kilka rund, no bo się nie da przejść koło ringu, nie wchodząc na niego i nie ruszając się. Natomiast no, przyznam szczerze, no, nie myślę o tym jakoś bardzo intensywnie i nie spędza mi to snu z powiek i no, zajmuję się innymi rzeczami w tym momencie. Nie mówię, że nie czuję głodu. Głód jest cały czas, ale nie czuję tego ognia. Tak? Ja zawsze mnie jedna rzecz zastanawiała, dlaczego fajni zawodnicy sobie pozwalają na odchodzenie z porażką. Ja mówię, bo teraz Piotrek, ambitny chłopak, mówi kurka wodna, bo tak
że z takim przeciętnym zawodnikiem, ja mówię, Piotrek, ale to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby w dzierżoniowie skończyć karierę, w bokseryku na koncie, to nie musi być super zawodnik przecież, nie korci cię, żeby chociaż wrócić, czy po prostu masz taką ambicję, że jakbyś wracać to naprawdę na wyższą półkę? No właśnie, i tu sobie odpowiedziałeś na pytanie. A nie fajnie byłoby zakończyć karierę gdzieś tam na Śląsku siebie? No, to na pewno fajnie, sprzedam kilka tysięcy biletów, tak, gdzieś będzie fajny inkom, który tak naprawdę nie był czymś głównym, co przez całą karierę mną kierowało. Ja zawsze marzyłem o, nie wiem, głodzie sukcesu, zawsze byłem głodny sukcesu, za wszelką cenę, z każdym, wszędzie, o każdej porze chciałem walczyć. Od samego początku wyzywałem lepszych pięściarzy do tego, aby zabrać im to, co mają, tak, czyli pozycję w światowym rankingu, na późniejszej karierze, wiadomo, pasy. No, z niektórymi się udało, z niektórymi nie, no, ale wracę tylko po to, żeby, nie wiem, wygrać walkę. Jeszcze nie ten etap, tak? Wiesz co, nie, chyba nie. To nie, powiem ci tak, nie podnieca mnie to na tyle, żeby mnie zmusić do tego, żebym wrócił do ringu. O. Piotrka też nie podniecało, ale minęło trochę czasu i 40 stuknęła i... No dobra, no ale poszedł na układ z żoną, tak? Że ty bierzesz politykę, ja biorę ring. To i tak go gdzieś tam delikatnie wmanewrowali, jak z nim rozmawiałem, nie? Tak, ale ja rozumiem, Piotrek, wszyscy wracają teoretycznie, tak? No ale tak jak mówię, jeśli ja nie poczuję tego, że kurde, nie wiem, potrenuję pełen okres, nie wiem, 6-7 miesięcy, bo nie wrócę w ciągu dwóch, nie ma szans, spędzając ostatnie 4 lata życia tylko i wyłącznie pracując w biznesie, nie ruszając się praktycznie. Moje treningi w niczym nie przypominają nawet etapu gdzieś tam rozgrzewkowego, kiedy przygotowałem się do walki. Także nie ma sensu. Myślę, że za dużo czasu bym potrzebował. Chyba, że Hycki mnie odchudzi, wiesz. A jak Hycki cię weźmie, to jeszcze większe ręce będą. To tak na koniec. Kiedyś fajnie twój synalek poboksował na Boxer.org, fajna walka była. On dalej się rusza? Wiesz co, tatuś go odciąga od boksu jednak. Przyznam się, że pcham... Ale talenciek był po trochę ruchowo. Jest, no jest cały czas. Koordynację ma znakomitą. Wydolność zresztą też, bo biega... To jak go wyszkolisz tak jak ten Łomaczynko, to nie będzie przyjmował. O, no tylko, że tata musi mieć czas, syn chęci ma cały czas, tak, bo ciągnie mnie za uszy. Nie wiem, czy nie skusimy się na to, żeby znowu odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie Leszka Błażyńskiego, bo w tamtym roku chyba boksował i na turniej, tak. Zobaczymy, no trudno mi określić. Ja bym wolał jednak, żeby zajął się pomocą tatusiowi niż i gdzieś innej działalności niż boks. Nie. Wszyscy strasznie uparci jesteście, a na koniec tak wyjdzie na moje. Czekam więc na twój powrót. Dobra, dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.